W tym filmie i w kilku kolejnych filmach będę rozwiązywał zadania dotyczące rozkładu normalnego. Rozkład normalny to jest takie zupełnie podstawowe pojęcie, które leży u podstaw staty, statystyki. No, i to też jest coś takiego, co się przydaje w codziennym życiu. Dlatego warto rozumieć, co to jest rozkład normalny, i warto wyrobić sobie pewne intuicje. I tutaj będę właśnie chciał przekazywać pewne intuicje na temat tego, jak rozumieć, co to jest rozkład normalny. To zadanie, które tutaj mam, i zadania do kolejnych filmów. Ja wziąłem z takiej strony ck12.org, można je tam znaleźć. Tam są one po angielsku, to tam przetłumaczone na język polski. No dobrze, no to rozwiążmy sobie to pierwsze zadanie tutaj. Który z poniższych zbiorów danych będzie najbardziej zbliżony do rozkładu normalnego? Dla pozostałych zbiorów uzasadnij, dlaczego uważasz, że nie będą opisywane przez rozkład normalny. No tak, to jest takie pytanie, dlaczego uważasz, że coś tam? To troszkę dziwne pytanie, jak na zadanie z matematyki czy statystyki. Bardziej to się nadaje na, na jako jakieś wypracowanie, gdzie się trzeba jakąś tezę postawić i uzasadniać. No ale tutaj, właśnie mówiłem, będziemy się uczyć o pewnych intuicjach. No to sobie przeanalizujemy te zbiory danych 4 i wybierzemy, który najprawdopodobniej naszym zdaniem będzie najlepiej opisywany przez rozkład normalny. No to zobaczmy, co nam tutaj opisują. Pierwsza odpowiedź jest taka: rozpiętość dłoni, mierzona jako odległość między końcem kciuka a końcem małego palca, kiedy palce są maksymalnie rozszerzone, losowej próbki maturzystów. No dobrze, rozpiętość dłoni między końcem kciuka a końcem małego palca. Ja może teraz spróbuję narysować dłoń. Powiedzmy, że tutaj mamy mały palec, tutaj mamy serdeczny, środkowy, wskazujący i tutaj będziemy mieli ten wyciągnięty kciuk. O, I to jest, pytają nas o odległość od końca małego palca do końca kciuka. Jak tak rozszerzymy palce, to jaka jest ta rozpiętość? No to może być ważne, na przykład jak ktoś jest pianistą, no to jest ważne, czy, czy obejmuje palcami całą oktawę. No i to ma być dla... Losowej próbki maturzystów. No, ja od czasów, kiedy zdawałem maturę, już prawdopodobnie nie urosłem, i moja dłoń też nie urosła. Teraz mam tę rozpiętość, jak mierzyłem przed chwilą, około 22 cm. No ale mam dosyć długie palce. Powiedzmy, że średnia będzie, nie wiem, 20-21. No i zastanówmy się, jaki będzie ten rozkład. Czyli mamy tutaj nasz podpunkt A. No i powiedzmy, że mamy tę średnią. Średni, średni, średnią rozpiętość powiedzmy gdzieś około 21 cm. No i oczywiście te, ta rozpiętość może być bardzo różna. To zależy od bardzo wielu czynników: od, od genetyki, od, od tego, jak się odżywialiśmy, czy, czy ktoś urósł większy czy mniejszy, bo się dobrze odżywiał, czy na przykład ktoś ćwiczył palce, bo grał na jakimś instrumencie, tak jak mówiłem, na fortepianie, albo może na gitarze. Od bardzo wielu czynników to zależy, ale. To są wszystko takie czynniki, które trudno jest jakoś przewidzieć, więc spodziewalibyśmy się właśnie, że wokół tej średniej ten rozkład powinien być taki w miarę symetryczny i te wyniki im bardziej odbiegające od średniej powinny być coraz mniej prawdopodobne, czyli tutaj spodziewaliśmy się, że mamy pewne maksimum, a poza tym maksimum prawdopodobieństwo uzyskania tego rozkładu tej rozpiętości mniejszej powinno maleć. Więc wydaje się, że Coś takiego powinno być dosyć dobrze opisywane przez rozkład normalny, taki, który jest właśnie symetryczny względem średniej. No i tutaj maleją te prawdopodobieństwa, jak od tej średniej się oddalamy. Oczywiście to nigdy nie będzie taki prawdziwy rozkład normalny, dlatego że nie możemy na przykład mieć rozstawu mniejszego niż 0. No, rozkład normalny ma tę własność, że te ogony rozciągają się tam do końca. Dla ujemnych wartości również, ale też dla bardzo dużych wartości dodatnich. Oczywiste jest, że nie możemy mieć rozpiętości mniejszej niż zero. Pewnie jakiejś bardzo małej rozpiętości też nigdy się nie spotyka. Więc tu jest naturalne ograniczenie, że ten rozkład nie będzie wchodził tam na ujemne wartości, tak jak rozkład normalny wchodzi. Tak samo nie będziemy mieli roz rozpiętości powyżej jakiejś dużej, dużej liczby, no nie wiem, na przykład grubości atmosfery, albo. Albo jednostki astronomicznej, bo wtedy dotknęlibyśmy palcem Słońca, tak? Więc na pewno poza jakąś tam odległość, nie wiem, na przykład 1 km, to ten rozkład już nie sięga. Mimo, że rozkład normalny tak naprawdę nigdy nie jest równy zero. I to prawdopodobieństwo uzyskania dowolnie dużej wartości jest zawsze niezerowe. No to tutaj prawdopodobieństwo uzyskania rozpiętości dłoni większej niż kilometr na pewno jest zero. To się nigdy nie zdarza. Więc to na pewno nie jest dokładnie rozkład normalny, ale tutaj w otoczeniu tego. Tego maksimum, myślę, że dos dosyć dobrym przybliżeniem będzie właśnie rozkład normalny. No dobrze, czyli tutaj bym powiedział, że tak, że to pewnie będzie rozkład normalny, ale zobaczmy te pozostałe odpowiedzi. Mamy punkt B. I tutaj nas pytają o roczne dochody wszystkich pracowników dużej firmy kurierskiej. No to powiedzmy, że tutaj narysuję na osi te dochody. No więc ja bym się spodziewał, że tak. Pracownicy najniższego szczebla, ci, którzy na przykład sortują paczki w sortowni, rozwożą paczki, kurierzy, sprzątaczki i tak dalej, to oni pewnie zarabiają najmniej i to jest pewna jakaś tutaj minimalna płaca, no ale tych pracowników jest najwięcej, tych pracowników najmniej zarabiających. Czyli tutaj bym się spodziewał, że tych najmniejszych dochodów, które są, nie wiem, rzędu tam 20 czy 30 tysięcy rocznie, będzie najwięcej. A potem pracownicy wyższego szczebla, menadżerowie, Będą zarabiali więcej, ale tych pracowników będzie coraz mniej. Im wyższy szczebel w karierze, im wyżej ktoś jest w hierarchii, tym, tym mniej jest takich pracowników i tym więcej zarabia. Czyli na przykład jak tutaj są pracownicy, tu są ci menadżerowie, którzy zarabiają dwa razy tyle, co, co pracownicy fizyczni, co, co kurierzy, co, co, co ci, co pracują w sortowni, no to menadżerowie zarabiają dwa albo trzy razy więcej. No i to się później wypłaszcza, bo mamy... To już praktycznie nikt nie zarabia więcej, ale gdzieś tutaj dalej może być na przykład prezes zarządu i rada nadzorcza. I oni będą zarabiali 10 albo 20 razy tyle, co, co, co taki pracownik szeregowy. No i tutaj może mieć jeszcze jeden taki pik dla tych prezesów, dla członków rady nadzorczej. No więc widać, że to nie jest na pewno rozkład normalny, bo on jest taki skośny. Tutaj mamy maksimum na samym początku, a później. Długi ogon na prawo, a na lewo tutaj poniżej tej wartości minimalnej nie schodzi nic. Więc widzimy, że to na pewno nie jest rozkład normalny. I taki rozkład, który jest właśnie taki skośny, no, nazywa się skośny. No i to jest akurat prawostronnie skośny w tym wypadku. Prawostronnie skośny. No a rozkład normalny jest symetryczny. Nie jest taki skośny. Więc tutaj z powodu tej skośności to nie będzie rozkład normalny. No to teraz... Popatrzmy na punkt C. Roczne dochody losowej próbki 50 prezesów dużych spółek, 25 kobiet i 25 mężczyzn. No to tutaj sobie narysujmy punkt C. No to znowu mamy roczne dochody. No i spodziewam się, że tacy prezesi, no to nie pracują poniżej jakiejś pewnej minimalnej wartości. No i później tutaj mamy, jak, pre, mamy te płace. Dla tej, powyżej tej minimalnej wartości pewnie dużo prezesów zarabia właśnie tę minimalną wartość, no ale są prezesi większych spółek, większych, tych będzie coraz mniej, którzy zarabiają dużo więcej niż ci prezesi mniejszych spółek. No więc tutaj znowu spodziewamy się, że ten rozkład będzie taki skośny, że będziemy mieli tu jakieś maksimum, a następnie tutaj będzie malało, no i będą prezesi, którzy mogą zarabiać nawet wiele milionów rocznie, i oni są tam daleko, tutaj w tym ogonie. No, ale nie ma prezesów, którzy zarabiają mało. No i ci prezesi, którzy jak na prezesa zarabiają mało, no to tych będzie tutaj najwięcej. Ale tutaj mamy powiedziane, że jest 25 kobiet i 25 mężczyzn. Jest podkreślone, że to są połowa z tego, co są kobiety, połowa to są mężczyźni. Więc prawdopodobnie tutaj pojawi się jeszcze dodatkowy problem. Otóż wiadomo, że niestety tak jest, że kobieta na tym samym stanowisku zarabia zwykle mniej niż mężczyzna na tym samym stanowisku. Więc tutaj. Oprócz tego, że ten los będzie skośny, to prawdopodobnie będzie taki dwumodowy, będzie miał dwa maksima. Że będziemy mieć tutaj jedno maksimum dla kobiet, które będzie trochę na lewo, od tego maksimum dla mężczyzn. Czyli tutaj będę miał maksimum dla kobiet, tutaj będę miał maksimum dla mężczyzn, i potem będzie dopiero ten spadek. Po prostu to się bierze stąd, że, że tutaj jakbyśmy dodali zarobki kobiet, by powiedzmy wyglądały tak. Zarobki mężczyzn, by powiedzmy, wyglądały, by powiedzmy wyglądały tak. No jak dodamy te dwa, no to mamy ten, ten zielony wykres. Po prostu dla kobiet to maksimum jest trochę na lewo od tego maksimum dla mężczyzn. No i tutaj będziemy mieć przez to takie dwa maksima w sumie w tym rozkładzie. No i znowu mamy rozkład prawostronnie skośny, w dodatku ma dwa maksima, więc to nie będzie rozkład normalny. No i popatrzmy jeszcze na punkt D. Daty produkcji 100 monet groszowych wyjętych z kasy sklepu spożywczego. No dobra, to co to może oznaczać? No, większość monet, tutaj powiedzmy, jeszcze się zmieści. Większość monet, jakie są w kasie, to są prawdopodobnie w miarę nowe monety, dlatego że monety się gubią, ulegają zniszczeniu. Ludzie je wrzucają do fontan, do sadzawek, do studni po to, żeby zostawić pamiątkę, żeby wrócić gdzieś tam. Więc tych starych groszy jest coraz mniej. No więc tutaj nas pytają o daty. Więc powiedzmy, że teraz mamy rok 2016. Więc prawdopodobnie tych groszy z 2016 będzie najwięcej. No może nie z 2016, bo to jeszcze nie zdążyły wejść do obiegu, no ale na pewno takich z 2015, które już weszły do obiegu i się rozeszły, będzie najwięcej. A im starsze, czyli te, które mają datę wybicia wcześniejszą, to tych będzie coraz mniej, bo ich ubywa stopniowo, dlatego że się gubią, ulegają zniszczeniu, są wymieniane itd. No i tutaj będzie malała ilość tych monet. Starych, więc prawdopodobieństwo znalezienia takiej starej monety w kasie sklepu będzie malało. Oczywiście tutaj, w pewnym momencie dojedziemy do zera rzeczywiście, no bo nie możemy się cofnąć wcześniej niż, niż wprowadzenie do obiegu tych groszy, które mamy, czyli denominacja, która była 20 par lat temu, więc starszych groszy niż 20 par lat nie będziemy mieli. To będzie naturalne ograniczenie, no ale już widzimy, że ten rozkład znowu nie jest taki symetryczny, że on będzie skośny, tym razem lewostronnie skośny. Ten rozkład jest lewostronnie skośny. No, i czasami się mówi też, że on jest ujemnie skośny, ten lewostronnie skośny, a ten prawostronnie skośny nazywa się dodatnio skośnym. No i tutaj te skośne rozkłady mają tę własność, którą może warto podkreślić, że jak wezmę medianę dla tego rozkładu, to tutaj powiedzmy jest mediana tego rozkładu, to średnia będzie w tym przypadku na prawo od mediany. Bo na średnią wpływają te wartości, których co prawda jest niedużo, ale leżą bardzo daleko na prawo, I, on, i to powoduje, że ta średnia się tu przesunie w prawą stronę. I ta średnia będzie gdzieś tutaj, powiedzmy. No tutaj będzie na odwrót. Tutaj mediana będzie, powiedzmy, gdzieś tu, czyli to jest ta linia, która dzieli pole tutaj pod tym wykresem na pół. Ale jak policzymy średnią, to ten ogon tutaj obciąży nas, i średnia będzie tym razem na lewo od mediany. No i dlatego też. Ten rozkład nazywa się prawostronnie skośny, bo średnia jest na prawo od mediany, a ten jest lewostronnie, bo tutaj średnia jest na lewo od mediany. No ale podsumowując, widzimy, że chyba najlepiej rozkład normalny będzie pasował właśnie do punktu A, gdzie nie widzimy żadnego powodu dla jakiejś skośności czy, czy innych tego typu odchyleń od rozkładu normalnego.